Pieniędzy nie ma i nie będzie. W przypadku rządu Donalda Tuska to pewne jak w banku, choć raczej tym już obrobionym. Przechodziliśmy to, a teraz demony wróciły. Po zaledwie 5 miesiącach deficyt budżetowy urósł do takich rozmiarów, że zaniepokoił Komisję Europejską, która wzięła nas pod lupę. Tu nawet mityczne zasługi w przywracaniu tzw. praworządności nie pomogły. Ekspres Republiki, Rafał Patyra, zaczynamy. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, uchwalona bez udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jest niekonstytucyjna. Decyzja stawia pod znakiem zapytania legalność szeregu innych aktów prawnych. Dziura budżetowa rządu Tuska. Komisja Europejska objęła procedurą nadmiernego deficytu Polskę, a także 6 innych krajów członkowskich Unii. Opozycja punktuje gabinet koalicji 13 grudnia i twierdzi, że problemy z budżetem zrujnują kieszenie Polaków. Odsuwa się perspektywa zbudowania w Polsce elektrowni atomowej. Tym razem pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że rząd blokuje inwestycję, którą zaangażowany jest Zygmunt Solorz i technologie koreańskie. Władimir Putin w Korei Północnej to pierwsza od 24 lat wizyta rosyjskiego dyktatora w tym kraju. Dochodzi do niej w momencie, gdy Moskwa potrzebuje wsparcia w wojnie, którą wywołała na Ukrainie. Zaczynamy od ważnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, uchwalona 26 stycznia bez udziału polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jest niekonstytucyjna. Decyzja stawia pod znakiem zapytania legalność szeregu innych aktów prawnych na czele z ustawą budżetową. Koalicja rządowa bagatelizuje tę decyzję i uważa, że Trybunał Konstytucyjny stracił przymiot bezstronności. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, uchwalona 26 stycznia bieżącego roku bez udziału Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, jest niekonstytucyjna. Prezydent Andrzej Duda od samego początku miał wątpliwości. Oni sobie zdają z tego sprawę, że to wygaszenie mandatów było całkowicie nielegalne. A jeżeli nielegalne, no to są konsekwencje dla wszystkich procedur legislacyjnych, do których nie dopuszczono obydwu posłów, w tym zajście dla budżetu. Prezydent w zasadzie powinien rozważyć, czy taki parlament może funkcjonować. Pod koniec stycznia Andrzej Duda zadeklarował, że będzie kierował do Trybunału Konstytucyjnego wszystkie ustawy, które Sejm przyjmie bez udziału Kamińskiego i Wąsika. Te ustawy, te głosowanie zostało unieważnione, no to logicznie rzecz biorąc, jakiekolwiek inne, które teraz nastąpią, które zresztą będą wydawane, to powinny być również nieważne, ponieważ tych dwóch posłów było nieobecnych, zostało wykluczonych z posiedzeń Sejmu. A jeżeli Trybunał Konstytucyjny będzie konsekwentny, a na pewno będzie konsekwentny, bo tu w końcu mamy do czynienia z prawem, no to taka, logicznie rzecz biorąc, powinna być konsekwencja, no innej nie widzę. W kolejnych tygodniach do Trybunału trafiały kolejne z wniosków Andrzeja Dudy dotyczące uchwalanych ustaw, między innymi właśnie zmian w przepisach o NCBR, nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, nowelizacji prawa pocztowego czy nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Polski rząd nie radzi sobie w zarządzaniu finansami. To opinia Komisji Europejskiej. Musi być naprawdę źle, bo przecież Bruksela nie kryje sympatii do ekipy Donalda Tuska, która z takim oddaniem szerzy w Polsce praworządność. Ale teraz, wobec tego samego rządu, uruchomiła tak zwaną procedurę nadmiernego deficytu po raz pierwszy od 14 lat. Drożyzna, spowolnienie gospodarcze, lawina zwolnień grupowych i fala bankructw wygląda na to, że mają swoje źródło w uśmiechniętej koalicji 13 grudnia. Polska znalazła się w gronie państw, których deficyt budżetowy przekroczył 3% PKB. Teraz Tusk będzie musiał przedstawić Komisji Europejskiej plan działań naprawczych, które zamierza podjąć, by obniżyć deficyt. Domyślam się, że najprościej będzie tutaj uderzyć w sferę budżetową, czyli znowu tradycyjne tuskowe zamrażanie pensji zapewne. I też docięcie jakichś wydatków publicznych. Zaledwie po 5 miesiącach tego roku deficyt budżetowy przekroczył 53 miliardy złotych. Dla porównania, w tym samym okresie 2023 roku deficyt wynosił tylko 20,8 miliarda złotych. Ekipa Tuska ciągnie Polskę w dół. Unijna procedura jest złożona i daje Brukseli możliwość szerokiej kontroli. To zbijanie deficytu to niestety już teraz jest tak to zbiurokratyzowane, że my będziemy musieli rozmawiać i o wydatkach, i o dochodach,
dochodach. Ministerstwo Finansów oznajmiło, że znów mamy też lukę w podatku VAT. W budżecie może zabraknąć nawet 35 miliardów złotych. Polacy pamiętają, jak bezczelnie mafie VAT-owskie ukradły za poprzednich rządów Donalda Tuska ponad 250 miliardów złotych. Obecnie jest powrót do tego modelu, czyli destrukcji gospodarki, jak to było za poprzednich rządów Donalda Tuska. Dzisiejszy raport Komisji Europejskiej jest dopiero pierwszym krokiem w procesie otwierania procedury nadmiernego deficytu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że inwestycje w elektrownie atomowe są dla Polski wyższą koniecznością. No, problem w tym, że rządzący od 13 grudnia koalicjanci wydają się być innego zdania. Jak informuje nieoficjalnie portal Polityka Insight, do lamusa może odejść projekt budowy elektrowni atomowej we współpracy z jednym z najbogatszych Polaków, Zygmuntem Solorzem. Według informacji Polityki Insight może nie dojść do realizacji budowy elektrowni atomowej w Pątnowie. Projekt jest zaangażowana spółka należąca do Zygmunta Solorza oraz PGE ZEPAK. Za jej budowę miał odpowiadać koreański koncern KHNP, a sama elektrownia miała powstać do 2035 roku. Miała, ale według informatorów Polityki Insight nie powstanie. Decyzja sprawującej władzę koalicji 13 grudnia miała już podobno zapaść. Taką informację według dziennikarzy portalu miał potwierdzić na posiedzeniu Rady Nadzorczej PGE prezes spółki Dariusz Marzec. Sprawę komentują politycy opozycji. Niestety wszyscy będziemy za to płacili, bo elektrownie jądrowe to jest kwestia liczby mnogiej. Nam jedna nie wystarczy. My potrzebujemy w tej chwili myśleć, a nawet więcej, budować trzy, a nie jedną na Pomorzu, bo od tego będą zależeć ceny prądu i to, ile będziemy mieć pieniędzy w portfelu. Suwerenność energetyczna Polski? Czysta i tania energia dla Polaków? Nic z tego. Będziemy kupować prąd z niemieckich elektrowni węglowych zamiast stawiać ambitnie na własną energetykę jądrową, a rachunki za prąd będą rujnować Polaków. Ale co tam? Zadowolenie rządu w Berlinie najważniejsze, a on nie chce elektrowni jądrowych w Polsce. Tusk i jego rząd zagrażają żywotnym interesom Polski. W Berlinie otwierają szampana. To kolejna ważna dla Polski inwestycja, która stoi pod znakiem zapytania. Przysłowiowe kłody pod nogi rzucane są przy realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podobnie jest z niepewną przyszłością budowy elektrowni atomowej w gminie Choczewo w województwie pomorskim. W polityce jak w życiu, wiadomo. W tym cały jest tam baras, żeby dwoje chciało naraz. Na razie związek PSL i Polski 2050 przeżywa kryzys. Nie wiadomo jeszcze, czy ostatecznie dojdzie do rozwodu, ale pewne jest, że koalicja trzeciej drogi po katastrofalnej kampanii do Europarlamentu przeżywa teraz ciężkie chwile. Na przyszły wtorek planowane jest zamknięte posiedzenie klubu PSL Trzecia Droga. Głównym tematem ma być przyszłość koalicji, która ewidentnie nie sprawdziła się w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego. Są głosy takie, żeby już całkowicie zakończyć ten projekt i wystawić swojego kandydata w wyborach prezydenckich, ale są też takie, żeby pociągnąć go do wyborów prezydenckich. Zobaczymy, co będzie dalej. Po wyborach z ust polityków obu członków koalicji można było usłyszeć wzajemne oskarżanie się o kiepski wynik. Jednak cały czas na stole leży scenariusz wystawienia wspólnego kandydata data na prezydenta i utrzymania trzeciej drogi do przyszłorocznych wyborów. Janusz Kowalski odchodzi z suwerennej Polski. Były wiceminister rolnictwa poinformował o tym w mediach społecznościowych. Dziś przestaję być członkiem suwerennej Polski. Złożyłem rezygnację. O koleżankach i kolegach z suwerennej Polski zawsze wypowiadać się będę w samych superlatywach. Teraz skupiam się na merytorycznej pracy w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości i parlamentarnym zespole Proste Podatki. Według nieoficjalnych doniesień medialnych, wkrótce suwerenna Polska połączy się z Prawem i Sprawiedliwością. I komu to przeszkadzało? Kiedyś opłacało się zbierać puste butelki. Korzystali na tym i zbieracze, i środowisko. Teraz system wreszcie wraca. W Ekspresie powiemy, od kiedy znowu zacznie w Polsce obowiązywać system kaucyjny i ile takie butelki będą warte. Warto nas oglądać. Z powodu szybko rozprzestrzeniających się pożarów w stanie Nowy Meksyk w USA ogłoszono stan wyjątkowy. Tysiące ludzi jest w trakcie ewakuacji z miejsc zamieszkania. Amerykański piosenkarz Justin Timberlake spędził noc w areszcie po tym, jak został zatrzymany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Stanie przed sądem 26 lipca. Wszystkie drużyny piłkarskie biorące udział w tegorocznym Euro są już po swoich pierwszych zaciętych meczach. Reprezentacja Polski trenuje przed piątkowym spotkaniem z Austrią. To wprawdzie nie sabat czarownic, ale blisko. Do Pjongjangu przyleciał Władimir Putin i, jak to między dyktatorami bywa, troszkę sobie z Kim Jong-unem poplotkowali. Nie zmienia to jednak faktu, że są tacy, którzy chętnie by tym ploteczkom dali posłuch, a raczej podsłuch. Na przykład amerykańscy wojskowi, którzy aktywnie śledzą współpracę komunistycznej Korei z Moskwą.
Władimir Putin z wizytą w Korei Północnej. Rosyjski dyktator spotkał się w Pjongjangu ze swoim odpowiednikiem z komunistycznej części Korei, Kim Jong-unem. Podczas spotkania miały zostać omówione kwestie dalszej współpracy oraz podpisana umowa o wzajemnej pomocy w przypadku agresji na ich państwa. Reżim północno-koreański od dłuższego czasu aktywnie wspiera Putina w wojnie z Ukrainą. Zaniepokojenie coraz bliższą współpracą dyktatorów wyraził Pentagon. Pogłębiająca się współpraca między Rosją a Koreą Północną jest czymś, co powinno zaniepokoić zwłaszcza każdego, kto jest zainteresowany utrzymaniem pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim, ale także wspieraniem narodu ukraińskiego w jego dalszej walce z rosyjską agresją. Agresją, która trwa już ponad 2 lata. Amerykański żołnierz skazany przez rosyjski sąd na prawie 4 lata kolonii karnej. Gordon Black, 34-letni sierżant sztabowy amerykańskiej armii, został zatrzymany 2 maja we Władywostoku i oskarżony o zabójstwo swojej dziewczyny, którą miał także okraść. Amerykanin do zabójstwa się nie przyznał, a jedynie potwierdził, że ukradł swojej lubej, Aleksandrze Waszczuk, 10 tysięcy rubli. Para poznała się w Korei Południowej, gdzie stacjonował amerykański wojskowy. Pentagon skomentował sprawę, tłumacząc, że żołnierz złamał zasady, podróżując do Rosji bez stosowania zezwolenia. Ogromne pożary w Nowym Meksyku w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy mówią, że jak żyją, czegoś takiego nie widzieli. Władze Ruidozo nakazały natychmiastową ewakuację, ponieważ szybko rozprzestrzeniający się ogień zagroził miejscowości. Lokalne media informują, że mieszkańcy kilku kolejnych również powinni być przygotowani do szybkiego opuszczenia swoich domostw. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. No, któż nie zna tego powiedzenia? Na ogół się sprawdza. No właśnie, na ogół, bo wcale nie zawsze. Bodaj najbardziej jaskrawym przypadkiem, gdy jabłko poleciało bardzo daleko od jabłoni, była rodzina Wiśniowieckich, o której dziś opowie Marcin Bąk. Marcinie, do dzieła. W dziejach nieraz bywało, że wybitny ojciec nie mógł się pochwalić równie wybitnym potomkiem. Nie inaczej było w rodzinie Wiśniowieckich. Kniaz Jarema, wojewoda ruski, wielki dowódca wojskowy, nie przekazał niestety swoich talentów synowi Michałowi. Jak pisał o Michale wybitny polski historyk Władysław Konopczyński, mówił 8 językami, ale w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Dlaczego zatem 19 czerwca 1669 roku szlachta wybrała Michała Korybuta Wiśniowieckiego królem? Czy przeważyły szale talenty wielkiego ojca? Pozostanie to zagadką. Niedługo cieszył się jednak król miłości w panowaniem. Śmierć zabrała go już w 4 lata później. Właścicielem tronu został po nim ostatni wielki wojownik w polskiej koronie, Jan Sobieski. Justin Timberlake. Na pewno kojarzą Państwo tego artystę. Do tej pory był znany ze swojej muzycznej twórczości i zdolności estradowych, a teraz niestety będzie też kojarzony jako kolejny celebryta, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Piosenkarz został zatrzymany przez policję i noc spędził w areszcie. To nagranie z nocnej eskapady Timberlake'a. Został zatrzymany w Sag Harbor, około 100 km od Nowego Jorku. Piosenkarz miał nie zatrzymać się przed znakiem stop oraz zjeżdżać ze swojego pasa. Według dokumentów w momencie zatrzymania od piosenkarza dało się wyczuć alkohol, jego oczy były przekrwione i szkliste, a także miał problemy z utrzymaniem równowagi. 43-letnia gwiazda muzyki pop została zwolniona z aresztu po postawieniu zarzutów. Rozprawę zaplanowano na 26 dzień lipca. Od przyszłego roku ma wystartować tzw. system kaucyjny, czyli zwrot opakowań po napojach. Konsumenci, kupując napój, zapłacą kaucję za opakowanie. Będzie to złotówka za szklaną butelkę i 50 groszy za plastik albo puszkę. Kaucja będzie w mniejszych sklepach zwracana ręcznie, a w sklepach wielkopowierzchniowych automatycznie. Mają służyć do tego specjalnie przygotowane automaty, potocznie nazywane butelkomatami lub recyklomatami. Zadaniem maszyny jest przyjęcie opakowania i stwierdzenie, czy butelka znajduje się w systemie kaucyjnym, czy ma zostać wypłacona kaucja. W USA pierwsze recyklomaty pojawiły się ponad 100 lat temu. Powrotu nadszedł czas. Po latach przygotowań szwedzkie wody ponownie witają jesiotry atlantyckie. Ryby są wprowadzane do ich naturalnego środowiska po 100 latach od wymarcia tej populacji z powodu intensywnych połowów i pogarszającej się jakości szwedzkiej wody. Największym znaczeniem tego projektu jest przywrócenie gatunku i danie światu sygnału, że rzeczywiście jesteśmy w stanie coś odzyskać, co jest fantastyczne. To niesamowite, że to robimy. 100 młodych jesiotrów przywieziono z hodowli w Niemczech do Szwecji, gdzie dano im czas na aklimatyzację w specjalnych zbiornikach przed wypuszczeniem na wolność. Specjaliści mają nadzieję, że uda im się odtworzyć zdrową populację tego gatunku, a jesiotry w końcu poczują się jak w domu.
Lato czeka, ale czeka tylko do jutra, bo jutro już wreszcie przyjdzie. Jaki będzie ten pierwszy dzień astronomicznego lata? Sprawdźmy. Jutro upałów jeszcze nie prognozujemy. Pogodowa aura będzie spokojna i słoneczna. Bezchmurne niebo pojawi się na przykład w Tczewie i w Uścimowie, tam od 20 do 22 stopni. Zachmurzenie umiarkowane przewidujemy w Kluczborku, tam na termometrach odrobinę wyższe wartości do 23 stopni Celsjusza. Wiatr nie dokuczy mieszkańcom Kluczborka, będzie słaby, powieje z prędkością do około 7 km na godzinę. Za nami pierwsza kolejka spotkań Euro 2024. Swoje mecze rozegrały już wszystkie 24 zespoły. Po naszej stronie na razie punktów nie ma, ale i kibice, i przede wszystkim nasi piłkarze wierzą, że w piątek to się wreszcie zmieni. W zespole praca w re. Każdy zdaje sobie sprawę, że za dwa dni kluczowy mecz, który trzeba wygrać. A rywal trudny i zmobilizowany tak samo jak my, bo Austria też przegrała pierwsze spotkanie po bardzo dobrej grze 0-1 z Francją. Jest dużo zawodników z Bundesligi, więc na pewno musimy być gotowi na mecz walki, bo to tak naprawdę będzie, można powiedzieć, finał dla nas i dla nich. Dobre wiadomości są takie, że dzisiaj z zespołem trenowali Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz, którzy mają z Austrią zagrać. Zagrać ma też Piotr Zieliński, który jednak dziś odpoczywał, ale jest to środek ostrożności. Wszystko po to, by w piątek zgarnąć 3 punkty. Myślę, że to idzie ku temu, żeby styl i wynik szło w parze. Wiadomo, to czasem nie jest takie łatwe, bo jednak rywale są, to jest klasa światowa, tak jak z Holandią. Staraliśmy się narzucić swój styl grania. Momentami było to fajne, ale momentami też musieliśmy cierpieć. Momentami cierpieli wczoraj też Turcy, ale ostatecznie z Gruzją wygrali 3-1. Ozdobą meczu było przepiękne trafienie Ardy Gulera. W drugim spotkaniu tej grupy Portugalia okazała się lepsza od Czechów, ale bramkę na wagę zwycięstwa strzeliła dopiero w doliczonym czasie gry. Najbardziej cieszy mnie, że pokazaliśmy, że stanowimy zespół. Przegrywaliśmy 0-1, ale nie poddaliśmy się. Byliśmy jednością, a nie grupą indywidualności. To dało nam zwycięstwo. Dziś po drugie zwycięstwo w turnieju chcą sięgnąć Niemcy. O 18:00 ich rywalem będzie reprezentacja Węgier. 3 godziny później w drugim spotkaniu grupy A Szkocja zagra ze Szwajcarią. A przed chwilką Albania zremisowała z Chorwacją 2-2, zdobywając decydującego gola w 95. minucie. Brawo Albańczycy. Łączy nas piłka. Jaka szkoda, że chwytliwego hasła PZPN nie znają w Turcji i Gruzji. Kibiców z tych krajów jakoś wczorajszy mecz nie połączył. Albo raczej połączył inaczej, w zwarciu. Szkoda tylko, że zwarli się w strefie kibica w naszym polskim Gorzowie Wielkopolskim. Nie będziemy żerają się. Szanowni Państwo, zapraszamy do naszego studia w ulicy AFTVP Sport. My już dziękujemy za uwagę. Lecz komentowali dla Państwa Jacek Laskowski, do usłyszenia. Starcie w Gorzowie było bardziej wyrównane niż to w Dortmundzie. Według obserwatorów zakończyło się remisem. Było. Bo policja przybyła na miejsce zdarzenia po czasie. No cóż, może usiądą do waru. Materiał filmowy przecież jest. A kolejne materiały pokażemy już w Ekspresie Plus. Oto mała próbka. Amerykański desantowiec na ćwiczeniach Baltops 2024. Żołnierze zapraszają na bezpłatne szkolenia wojskowe. Znaleziony na przystanku obraz włoskiego malarza Tyciana wystawiony na aukcję. Plus startuje za chwilę. Zapraszamy wszystkich chętnych. W tym ekspresie zmieścimy naprawdę każdego. Do zobaczenia. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Tak jest z granicą państwa polskiego i tak jest też z granicą zdrowego rozsądku. Jeśli pakt migracyjny narusza i jedną, i drugą, trzeba go po prostu zerwać. Dla dobra tych, których te granice chronią. Rafał Patyra, zapraszam na Ekspres Plus. Opozycja proponuje pakt Bezpieczna Granica. Ma to być odpowiedź na przypadki wdzierania się nielegalnych migrantów do Polski zarówno przez wschodnią, jak i zachodnią granicę.
Do gdyńskiego portu przypłynął amerykański transportowiec desantowy. Uczestniczy w największych w historii ćwiczeniach wojskowych Baltops. Jechał przez tunel z prędkością ponad 170 km na godzinę. Stracił kontrolę nad pojazdem, wpadł w poślizg i zderzył się z innymi autami. Gala Strive MMA na żywo w Telewizji Republika już w najbliższą sobotę. Wśród walczących żołnierze Wojska Polskiego. Zerwanie paktu migracyjnego, wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami czy likwidacja zespołów prokuratorskich ścigających żołnierzy. To tylko kilka elementów paktu Bezpieczna Granica, jaki zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. Pakt ma być odpowiedzią na coraz częstsze przypadki wdzierania się nielegalnych migrantów do Polski, zarówno przez wschodnią, jak i zachodnią granicę. Lubuska policja udaremniła próbę nielegalnego przekroczenia granicy. Po pościgu uciekinierzy z Jemenu, Syrii i Afganistanu porzucili pojazd i ukryli się w stawie. Intruzi zostali zlokalizowani przez drona. Do takich przypadków dochodzi w ostatnich tygodniach coraz częściej. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało pakt Bezpieczna Granica. Tą sprawę trzeba rozwiązać, dlatego że nie możemy dopuścić do tego, żeby Donald Tusk i koalicja 13 grudnia stworzyła piekło w Polsce. Takie, jakie ma miejsce w krajach zachodu Europy. W wielu przypadkach to niemiecka policja podwozi nielegalnych migrantów do Polski. Na ten temat z kanclerzem Olafem Scholzem miał rozmawiać premier Donald Tusk. Jednak najpierw biuro prasowe niemieckiego rządu zaprzeczyło informacjom o spotkaniu polityków, by kilka godzin później podać, że Tusk i Scholz jedynie wymienili poglądy. Rozmowy nieoficjalne i bez oficjalnego komunikatu kończą się właśnie tym, czym się skończyły. Niczym. To znaczy wymianą poglądów, jak to dopiero 18 czerwca o godzinie 16:15 zaczęło opisywać biuro prasowe kanclerza Niemiec. Ten temat jest tak ważny, że powinien być poruszony oczywiście oficjalnie i kanclerz Niemiec powinien nas oficjalnie, jawnie dla wszystkich przeprosić i konkretnie określić, co ma zamiar teraz zrobić. Na razie nie doczekaliśmy się żadnego oficjalnego komunikatu rządu niemieckiego w sprawie procederu przerzucania do Polski nielegalnych migrantów. Koordynacja, wzajemna współpraca i zdolność przewidywania zagrożeń. Na tym skupiły się ćwiczenia Rescue 2024 w warszawskim porcie praskim. Wszystkiego przewidzieć się nie da, ale ryzyko warto minimalizować. Podczas akcji ratunkowych na wodzie i tak jest ogromne. Warszawskie instytucje zajmujące się ratownictwem wodnym podczas ćwiczeń Rescue 2024 miały możliwość przetestować nowy system ratunkowy, którym jest użycie drona ze specjalnymi ładunkami powodującymi rozłożenie kamizelki ratunkowej. Ćwiczenia przebiegły pomyślnie. Pełen sukces. Sprawdziło się to, więc wydaje mi się, że droga jest otwarta, że przy okazji prawdziwej akcji ratunkowej będziemy mogli próbować właśnie tego typu sprzęt wykorzystywać. Scenariusz ćwiczeń zakładał także kolizję dwóch jednostek motorowodnych. Służby przećwiczyły różne scenariusze, by poprawić swoją sprawność i zwiększyć skuteczność wykonywanej pracy, tak by żadna sytuacja podczas wypoczynku nad wodą nie była im straszna. Do gdyńskiego portu przypłynął amerykański transportowiec desantowy. Może przewozić pojazdy na trzech pokładach o powierzchni łącznej blisko 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na jego pokładzie może znajdować się mniejszy statek desantowy, 14 transporterów pływających. Posiada też pokład lotniczy dla śmigłowców. Jednostka uczestniczy w największych w historii ćwiczeniach wojskowych pod nazwą Baltops 2024. Odbywające się pod dowództwem USA szkolenie potrwa do jutra. Brawura i nieprzestrzeganie przepisów drogowych to przyczyny wypadku na drodze ekspresowej S1 w tunelu w Lalikach. Zderzenie spowodował kierowca jadący przez tunel ponad 170 km na godzinę. Stracił kontrolę nad pojazdem, wpadł w poślizg i zderzył się z innymi autami. Sprawca przekroczył dopuszczalną prędkość ponad trzykrotnie i miał być pod wpływem alkoholu. W wyniku zdarzenia 5 osób trafiło do szpitala. Wraca akcja Trenuj z wojskiem. Dziś jest potrzebna jak nigdy dotąd. Szczegóły za chwilę w plusie. Posmakujemy także kuchni staropolskiej. Tamte smaki wciąż da się odtworzyć. Pędzimy dalej. Ferrari wypuści na rynek swój pierwszy w pełni elektryczny samochód. Model ma powstać do końca 2025 roku i kosztować prawie 500 000 euro. Fanów piłki nożnej można spotkać nie tylko na stadionach, ale też w ogrodach zoologicznych. W Ekspresie Plus przedstawimy Państwu, jakie wyniki w meczach euro typują m.in. orangutany. Już dziś reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn zmierzy się z drużyną Włoch. Spotkanie odbędzie się w słoweńskiej Lublanie w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Wojsko Polskie.
z karabinem na ramieniu, ładowania broni, rozpalania ogniska czy zakładania maski przeciwgazowej. Przyjść może niemal każdy i warto, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości. Rusza piąta edycja projektu Trenuj z Wojskiem. Szkolenie jest darmowe, trwa 8 godzin i odbywa się w każdą sobotę w dwóch jednostkach wojskowych. W roli instruktorów spotkamy na poligonie pancerniaków, terytorialsów, spadochroniarzy, marynarzy czy logistyków. Zgłosić się może każdy, kto ma więcej niż 15 lat i mniej niż 65. Wojskowi zapewniają nie tylko naukę, ale też ubezpieczenie, wyżywienie i wiele przygód. W poprzednich 4 edycjach oraz jednej edycji specjalnej w szkoleniach wojskowych wzięło udział ponad 23 tysiące Polaków. Obecna edycja potrwa do 13 lipca. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Przy tej okazji Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości wspólnie z Europolem, Komisją Europejską oraz z 23 krajami europejskimi rusza z kampanią Stop Włamaniom do Domów. Jej celem jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachęcanie do właściwego zabezpieczania naszego dobytku, mieszkania czy domu. Pamiętajmy, aby zawsze zabezpieczać dom przed jego opuszczeniem przez atestowane zamki w drzwiach, zewnętrzne oświetlenie z czujnikiem ruchu, okna antywłamaniowe czy inteligentne oświetlenie wewnętrzne. Niespodzianki podczas urlopu? Tylko te pozytywne. Sproszkowany róg jelenia, szafran, kapłon, proszek z pereł, skopa, framon czy pieprz długi. To nie receptura na magiczną zupę, a składniki kuchni staropolskiej. Studenci z Wrocławia pod okiem naukowców i kucharzy odtworzyli dania według przepisów z XVII i XVIII wieku. Popularne przepisy staropolskie były zazwyczaj używane na dworach szlacheckich. Najbardziej zaskakujące są mieszanki smakowe, bo górowały tu ostre, pikantne potrawy połączone ze słodkimi smakami. Wykorzystywano także bardziej tradycyjne składniki potraw, jak mięso, mąkę, warzywa czy owoce, więc nie ma się co martwić, bo nadal mamy bardzo głębokie korzenie i dobrą kuchnię od setek lat. Tym wydarzeniem żyje cały Chełm. Żyjemy nim i my. Chodzi o galę Strife MMA, jaka już w sobotę od 19 w Telewizji Republika. To już 9. odsłona gali Strife i stąd wiadomo, że emocji na pewno nie zabraknie. MMA to dyscyplina sportowa, która świetnie sprawdza się w samoobronie. Ten sport uczy wytrzymałości, koncentracji i pozwala twardo stąpać po ziemi. Na pewno jest bardzo ważne myślenie tutaj, inteligencja zawodnika, o czym często się nie mówi. Mówi się o wytrenowaniu, o fizyczności. Wśród zawodników walczących na macie zobaczymy żołnierzy Wojska Polskiego, którzy na co dzień służą ojczyźnie na granicy Polski z Białorusią. To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć wojskowe wyszkolenie na żywo. MMA to sport lubiany przez ludzi o konserwatywnych wartościach. Od młodych lat byłem związany ze sportem, grałem w piłkę nożną i w gimnazjum. Poszedłem na pierwszy trening, kolega mnie zabrał i od razu się wciągnąłem w ten sport. Wcześniej oglądałem też galę. No i tak po prostu postanowiłem spróbować, a jak spróbowałem, to po prostu to mi się najbardziej spodobało. Takie historie inspirują młode pokolenie. Walką sobotniego wieczoru będzie pojedynek Krystiana Kaszubowskiego z Arkadiuszem Kaszubą. Całą galę Strife MMA pokażemy od 19 na naszym kanale YouTube, a 4 główne walki wieczoru około 22 na antenie Telewizji Republika. Zapraszamy do oglądania, mocnych wrażeń nie zabraknie. Nie zabraknie. A teraz mamy coś dla fanów motoryzacji. Włoska marka Ferrari wypuszcza na rynek samochód elektryczny. Luksusowy elektryk będzie kosztował sporo, ale zmysły podczas jazdy na pewno pobudzi. Wyrzut adrenaliny gwarantowany. Słynąca z ryczących silników benzynowych włoska marka Audi zapowiedziała, że pod koniec przyszłego roku wprowadzi na rynek samochód elektryczny. Ma kosztować co najmniej 500 tysięcy euro, czyli ponad 2 miliony złotych. Ferrari zapowiada, że lada dzień otworzy fabrykę, która będzie produkować ten model. Mimo że cena znacznie przekracza średnią wielu konkurencyjnych luksusowych aut elektrycznych, to jednak producent nie ma obaw i uważa, że popyt będzie duży. Pożyjemy, zobaczymy. Zrabowane, skradzione, a następnie znalezione w torbie na londyńskim przystanku autobusowym. Dzieło włoskiego malarza Tyciana ma być warte nawet 30 milionów dolarów. Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu przedstawia Maryję tulącą dzieciątko Jezus i Józefa siedzącego w pobliżu. Obraz, według domu aukcyjnego Christie's, trafi pod młotek po raz pierwszy od około 140 lat. Kto nie miał na tyle szczęścia, by znaleźć malunek czekając na autobus, ma teraz okazję uzyskać dzieło, nie kradnąc go jak poprzednicy, a kupić za odpowiednią sumę pieniędzy.
Nie tylko piłkarze mają teraz intensywny czas, bo czymże byłoby Euro bez zwierzęcych ekspertów i ich wyjątkowej intuicji. Wynik dzisiejszego starcia Niemiec z Węgrami typuje 35-letni orangutan z Dortmundu. Postawił patriotycznie na gospodarzy. Decyzja jednak nie była jednogłośna, bo po chwili Walter sięgnął po szalik w węgierskich barwach. Czy to oznacza remis? Pracownicy ZOO przekonują, że Walter miał na myśli jedynie honorowego gola strzelonego przez Węgry. Inną zwierzęcą wyrocznią jest świnka Abby z frankfurckiego zoo. Ona również przewiduje, że być może krętymi drogami i pod koniec meczu, ale to niemieccy piłkarze przechylą szale zwycięstwa na swoją stronę. Która prognoza przebiegu meczu okaże się tą właściwą, dowiemy się już dziś wieczorem. Tyle, że Schweinsteiger już nie strzeli gola. Wielu z nas otrzymało specjalne pogodowe alerty, no i nic dziwnego. Najbliższe dni upłyną pod znakiem dynamicznie zmieniającej się aury. Oto i szczegóły. Piątek zapowiada się słonecznie, bezchmurne niebo będzie niemal w całym kraju. Jedynie na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, tam także najcieplej, do 30 stopni. Sobota przyniesie liczne burze, wyładowania wystąpią zwłaszcza w centralnej i wschodniej części Polski. Ale już w niedzielę pogoda na nowo pokaże nam swoje przyjemne oblicze. Słońce zaświeci w całym kraju, zachmurzenie małe. Nigdzie nie spodziewamy się opadów deszczu, temperatura wzrośnie do 27 stopni. W cieniu Euro do gry szykują się powoli drużyny klubowe, zwłaszcza te, które wystąpią w europejskich pucharach. Za nami losowanie eliminacji Ligi Mistrzów. Potencjalnego rywala w drugiej rundzie poznał nasz mistrz, Jagiellonia Białystok. Jagiellonia Białystok from Poland. Los był łaskawy dla mistrzów Polski. W drugiej rundzie eliminacji Jagiellonia zagra z lepszym z pary HJK Helsinki, FK Panevėžys. Zarówno mistrzowie Finlandii, jak i Litwy są zdecydowanie w zasięgu Jagi. Pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Jagiellonia zagra u siebie. Rywali w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy poznały też Legia i Śląsk. Stołeczny klub zagra z wygranym dwumeczu Kerna Frontown Crusaders, a wrocławianie z Riga FC. Wiemy też, z kim zagrają polskie siatkarki w grupie na Igrzyskach Olimpijskich. Rywalkami biało-czerwonych będą Brazylia, Kenia i Japonia. Do ćwierćfinału awansują dwie najlepsze ekipy i dwie z trzech drużyn z trzeciego miejsca. Zanim Igrzyska, panie już w piątek zagrają w ćwierćfinale Ligi Narodów z Turcją. Do końca fazy zasadniczej tych rozgrywek zbliżają się też nasi siatkarze. Dzisiaj o 20:30 w meczu na szczycie zmierzą się z reprezentacją Włoch. Z panią Krystyną Pawłowicz, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, nie warto zadzierać. Przekonał się o tym poseł Polski 2050 Paweł Ślisz podczas dzisiejszego posiedzenia Trybunału. Poseł Paweł Ślis przyszedł do Trybunału Konstytucyjnego zrobić szopkę. Cel był zamierzony od początku. Pani sędzia Pawłowicz pięknie go pouczyła, co to jest przysięga poselska, bo chyba nie bardzo ją kuma. Jako poseł ślubowałem rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu i przestrzegać konstytucji. W związku z powyższym ja opuszczam salę. Dziękuję. Bardzo proszę usiąść. Trybunał teraz mój. Proszę usiąść. Nie dałam panu zgody. Proszę usiąść. Ale ja wychodzę, wysoki sądzie, bardzo mi przykro. Ale panu nie może być przykro. Proszę pana, oświadczam panu, że opuszczając posiedzenie w tym momencie bez zgody Trybunału Konstytucyjnego, dopuszcza się pan naruszenia powagi Trybunału. Rozumiem. I upominam pana, że postępowanie się toczy. Ja panu nie zezwoliłam na opuszczenie sali. No i patrząc na tę szopkę, warto zadać pytanie, po co nam tacy posłowie? Jeśli sami politycy traktują instytucje państwowe jak cyrk, to niech się potem nie dziwią, że ludzie będą mieć ich za małpy. To jest całkiem logiczna konsekwencja. Logiczne jest także, że o 19:00 startuje program Dzisiaj. Oto, co przygotuję dziś. Polska będzie zaciskała pasa. Osłabianie polskiej obronności. Na taksówkę poczekamy dłużej. Danuta Cholecka zaprasza na 19:00, a tuż po plusie zaczyna się program Miłosz Kłeczek zaprasza. Jednym z gości będzie Marcin Romanowski, poseł suwerennej Polski. Do zobaczenia!